Na podstawie listy obecności stwierdzam obecność 11 radnych. Uchwała podejmowana w dniu dzisiejszym będą prawomocne. Przechodzimy do punktu drugiego. Przyjęcie porządku obrad. Czy do proponowanego porządku obrad będą nanoszone jakieś zmiany? Nie będzie. Przejdźmy do głosowania nad proponowanym porządkiem obrad. Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto z Państwa jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Straży Pożarnej w bankach, wkładów i przyczepach. Rozdział 905, paragraf 660, zwiększenie w kwocie 70 tysięcy złotych na zadanie modernizacja systemu ogrzewania gminy w biblioteki publicznej w bankach. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z radnych ma jakieś pytania? Proszę. Ile wynosi do opłata, czy ile straż w sposób dostanie dotacji? 29 tysięcy jest dotacja do samego kładu i przyczepy nasz wkład własny. Zewnętrzny? 33 tysiące. Dziękuję. 72 tysiące za kosztować. Czy jeszcze ktoś z radnych ma jakieś pytania? Uchwała Rady Gminy Panki z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023. Paragraf 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 101 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego dochody bieżące 31 500 zł, dochody majątkowe 70 000 zł. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Poproszę radnych o oddanie głosu poprzez podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto z Państwa jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta 11 głosami. Uchwała nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Konieczki gmina Panki. I poproszę o zreferowanie uchwały. Właścicielem nieruchomości oznaczonej działką o numerze ewidencyjnym 346 o powierzchni 0,0592 hektara położonej w obrębie Kałmuki gmina Panki opisanej w Księdze Wieczystej numer KW
CZ2C przez 00041. Bo w uchwale jest konieczki, konieczki. Konieczki. Czyli bon jest uzasadnieniu. W uzasadnieniu, konieczki, chodzi o konieczki. Księga wieczysta CZ2C przez 00041266 przez 0. Powyższa nieruchomość jest uprawiana rolniczo, wydzierżawiana jest przez gminę Panki na rzecz dotychczasowego dzierżawca od 1995 roku. Aktualna umowa dzierżawy obowiązuje do dnia 24 kwietnia 2023 roku. Dotychczasowy dzierżawca złożył wniosek do Urzędu Gminy Panki o przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat. Na podstawie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego działka ta przeznaczona jest w planie pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, symbol w planie NR. Zgodnie z artykułem 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami Rada Gminy może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawierania tych umów. Na podstawie artykułu 18 punkt 9 litera a ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Uchwała Rady Gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Do czasu określenia zasad wójt może dokonać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Gminy. Mając na uwadze racjonalną gospodarkę zasobem gminnym oraz względy ekonomiczne, uzasadnione jest podjęcie przedmiotowej uchwały. Proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Czy radni mają jakieś pytania? Uchwała Rady Gminy Panki z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie konieczki gmina Panki. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i wydzierżawienie na okres 5 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działki o numerze ewidencyjnym 346 o powierzchni 592 dziesięciotysięcznych hektara położonej w obrębie konieczki gmina Panki stanowiącej własność gminy Panki. Powyższa nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej numer KW CZ2C łamane przez 0004-1266/0 prowadzony przez Sąd Rejonowy w Częstochowie 10 Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobuckim. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Panki. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Poproszę radnych o oddanie głosu poprzez podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto z Państwa jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta 11 głosami. Punkt 6. Sprawy ruszy. Ktoś jest obecny? Proszę. Ja mam pytanie. Kiedy będą nasz projektant robił obsiekane roty? I naprzeciw szkoły, jak ta łąka jest, miały być te krzaki wycięte. I jest niewycięte. I takie wyciąłeś. Wie Pani, gdzie mówić? Pani wie o co chodzi. Jak najbardziej mamy umowę do podpisania, czekamy na sesję, na której będziemy mieć zabezpieczone pieniążki. Już mamy wykonawcę wyłonionego, także to wszystko się zadzieje. I to nie tylko w Aleksandrowie, tylko na terenie całej gminy Panki. Jest ta sama sytuacja. To jest zarośnięte miejsce i ziemię. Wszędzie. Wszędzie jest. Szkoda gada. Ludzie jadą po Polsce i mówią, co to za gmina, co to za sołtys. No, taka prawda. Powtarzam. A ja sobie sami wykoszą. No jest mało co będzie. Każdy sobie. Kto wykasza, to wykasza. A kto nie wykasza, nie będzie. No. I proszę to jakoś ruszyć. Dziękuję. Jeszcze Pani Sołtys. Tak. Ja chciałam zapytać, bo ludzie się bardzo dopytują, kiedy wreszcie zostanie uruchomiona ta przepompownia wody na Dworcowej? Ujęcie. Ujęcie tej wody.
jutro, więc tą lada moment się zadzieje. Tak, w przyszłym tygodniu mamy przewidziane badania wody. Jeżeli te badania wody będą już, to jak najbardziej będzie to uruchomione. Ale to też informacja ogólna będzie przekazana. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Do Rady Gminy wpłynęła petycja skierowana przez mieszkańca, w zasadzie mieszkańców, to jest również podpisy kilkunastu mieszkańców. Pozwolę sobie odczytać. Petycja: Szanowna Pani Wójt oraz Rada Gminy Panki. My, mieszkańcy Gminy Panki, wraz z rodzinami wyrażamy swój sprzeciw wobec planowanej zmiany obecnego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącej działki numer, to jest numer, obecnego przeznaczenia teren zieleni chronionej Doliny Rzeki Panków i na infrastrukturę telefonii komórkowej. Uważamy, że to miejsce jest nieodpowiednie ze względu na warunki ekologiczne występujące w tym obszarze rzadkich gatunków fauny i flory oraz gniazd lęgowych ptaków znajdujących się pod ochroną. W obecnej chwili są wyznaczone na etapie studium planów zagospodarowania przestrzennego obszary pod maszt telefonii komórkowej w naszej gminie. Na etapie wyłożenia studium nie były złożone sprzeciwy, w związku z czym powinno się przenieść je do planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast w przypadku działki numer nie były prowadzone żadne konsultacje oraz Rada Gminy również nie była poinformowana o dokładnym przeznaczeniu działki numer. Wobec powyższego wnosimy o pozostawienie dotychczasowego stanu rzeczy w załączeniu podpisy mieszkańców gminy wyrażających swój sprzeciw w przedmiotowej sprawie. I jest podpis mieszkańca oraz lista podpisanych mieszkańców. Natomiast w sprawie masztów będzie odrębna komisja. Bodajże mieszkaniec dostał odpowiedź, że w terminie do 16 czerwca. I wtedy dokładnie radni, będziemy wtedy po prostu jako rada podejmować decyzję. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Nie ma wyczerpania porządku obrad. Zamykam 49. sesję Rady Gminy Maja. Dziękuję.